Za nami kolejne losowanie Eurojackpot. Tym razem w puli było ponad 140 milionów euro. Główna nagroda trafi do szczęśliwca z Danii. Również w Polsce odnotowano wysokie wygrane. 7 grudnia w loterii Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 4, 16, 21, 31, 42 oraz 4 i 6. W żadnym z krajów, w których dostępna jest gra, nie padła główna wygrana. Główna nagroda padła w Danii. Do jednego szczęśliwca trafią ponad 33 miliony euro. Z kolei w Niemczech i na Islandii padły dwie nagrody drugiego stopnia o wartości 951 tysięcy euro. 8 osób z Polski, Niemiec, Norwegii, Holandii oraz Finlandii otrzyma nagrody trzeciego stopnia o wartości 83 tysięcy euro. Najwyższa odnotowana w Polsce wygrana to właśnie nagroda trzeciego stopnia, która po przeliczeniu wyniesie 932 tysiące złotych. Osoby grające w Polsce mogą wygrać więcej niż gracze z innych państw, a to dzięki dodawanej do wygranych nadwyżce z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Ponadto, 4 osobom udało się wylosować nagrodę czwartego stopnia o wartości 18 tysięcy złotych. Łącznie w puli nagród było ponad 140 milionów euro. Jak grać w Eurojackpot? Losy można kupować w tych samych placówkach, które dystrybuują losy gier Lotto. Zasady gry są bardzo proste. Typujemy 5 liczb z 50 oraz 2 liczby z 10, skreślamy swoje liczby na blankiecie lub gramy na chybił trafił. Dopiero łączne spełnienie tych warunków oznacza wygraną pierwszego stopnia. Są też stopnie pośrednie. Jeśli uda się trafić 5 na 5 liczb pierwszej puli i tylko jedną z dwóch liczb w drugiej, można liczyć na średnią wypłatę rzędu 700 tysięcy euro. Jeśli trafimy tylko 5 liczb z pierwszej puli, a z drugiej żadnej, przeciętna wypłata wyniesie 120 tysięcy euro. Możliwa jest gra tylko na jedno najbliższe losowanie. Opłata za zakład wynosi 12,5 złotego. W Eurojackpot występuje 12 stopni wygranych. Te równe lub wyższe niż 10 milionów euro wypłacane są w euro, na życzenie gracza w złotówkach, a pozostałe w złotówkach. Warto podkreślić, że wygrane odnotowane w Polsce mogą zostać powiększone w przypadku korzystnego kursu wymiany złotówek na euro.